Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No głupio mi to mówić, ale wygląda na to, że Marx miał rację. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No Marx, jak te swoje głupoty utopijne, brednie równości proponował, no to twierdził, że rewolucja wybuchnie w najbogatszym kraju, czyli w Niemczech, a wybuchła w jednym z najbiedniejszych krajów, w Rosji. No także ci teoretycy komunistyczni akurat wybrali zły kraj. No i teraz po 104 latach komuniści zaatakowali Amerykę, no i budują komunizm w Ameryce, jeden z najbogatszych krajów, no i wygląda na to, że im się uda. No, jak długo im się uda? No, broń jest jeszcze w rękach, także się nie uda. Wybory 2022 są za rogiem, też im się nie uda. No, ale na razie oszołom Biden reguluje wszystko, rozkazuje wszystko. Politycznie ludzie patrzą się na te 3,5 tryliona dolarów, czyli 3 tryliony, no to jest z 12 zerami, no to możecie sobie pomyśleć, ile jest 3,5 tryliona. Bernie Sanders, jego taki plan komunistyczny, no to też łachudra komunistyczna, on ma 5 domów, jest komunistą w 1968 czy 80 roku, pojechał na podróż poślubną do Moskwy. No także jest komunistą pełną mordą, no i to wprowadza te 3,5 tryliona. Tylko skąd to się biorą te pieniądze? No jak zwykle biorą się z tych podatków ludzi, którzy pracują, no bo tych miliarderów to tak dużo nie ma. W sumie te jakby wszystkich miliarderów amerykańskich zebrali i zabrali im wszystko co do grosza, no to w zasadzie tych pieniędzy starczyłoby może na kilkanaście dni. Tak, także tej pieniędzy, jak to Thatcher mówiła, no to socjalizm jest dobry, dopóki zapragnie cudzych pieniędzy. No ale w ramach tych 3,5 tryliona dolarów, no to cała ta ustawa, no to tam małym drukiem wszystko jest ukryte, jak politycznie to wszystko i społecznie i środowiskowo, jak to będzie, jaki to będzie miało wpływ na ludzi. Szef większości Senatu, czyli Chuck Schumer, on nie mieszka w Izraelu, ich jest więcej niż połowa, także jest prezesem większości senackiej. No już chyba niedługo, w 2022 po prostu Senat przejdzie w ręce normalnych republikanów, konserwatystów. W każdym razie on powiedział, że jest taki, będzie taki program w ramach tych trylionów czystej elektryczności. Także będzie czysta elektryczność. Jak zwykle oni wychodzą. No i on powiedział, że Ameryka, no to będzie krajem, która idzie w tym kierunku, że tak jak prezydent Biden powiedział, no to on powiedział, co mu powiedzieli. No ale w 2030 roku 80% elektryczności ma być czysta. No i cała produkcja i 50% ma być obniżona zanieczyszczenie tym wszystkim dwutlenkiem węgla z kopalnianych, czyli z węgla, z ropy i z gazu, to ma być zredukowane. Także to jest taki rozkaz, nakaz bardzo stylu takim, no ukradkiem to wszystko jest zrobione. To wszystko jest taki kij marchewka. Wszystkie te firmy przesyłowe, elektryczne będą musiały albo same wygenerować, albo będą musiały kupować bardzo dużej ilości tej czystej energii. No i ci, którzy nie wykonają tych kwot, które są im nakazane, no to oczywiście będą waleni kijem, a ci, którzy wykonają, no to dostaną marchewkę. Dostaną marchewkę od rządu federalnego.
No i te pieniądze, które oni dostaną, no to nie będą mogli wydać na nic innego, tylko na to, żeby jeszcze więcej budować tej energii odnawialnej, no albo zmniejszyć koszt opłaty za tą kilowatogodzinę. No oczywiście to wszystko jest rozdawane po linii partyjnej, po linii znajomościowej i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rozkazy, no to naruszają cały ten budżet, ale fachowcy ekonomiczni i komunistyczni, oni mówią, że w zasadzie to nie ma nic wspólnego z propozycją budżetową i to wszystko jest, nie ma przymusu. No jest tam przymus, no bo będą kary i będą opłaty, będą kary dla tych, którzy się nie wywiązują i będą opłaty dla tych, którzy się nie wywiązują, no i będą nagrody dla tych, którzy się wywiązują. Także Obama bardzo podobnie. Obama zaatakował w ramach tej elektrownie czystego powietrza, no to on zaatakował elektrownię. On zaatakował elektrownię i kazał w zasadzie zamykać te elektrownie, które nie przekraczały, które tam miały jakiś poziom dwutlenku węgla. No, Sąd Najwyższy ustanowił to, że to było nielegalne, no bo były inne regulacje, które były robione przez ustawy, były przez Senat. Także jego Ministerstwo Środowiska przekroczyło swoje uprawnienia, no bo gdzie indziej to było wszystko regulowane, to było regulowane politycznie, a nie rozkazami ministerstw. Także na dzień dzisiejszy, no to ten nowy plan demokratów, no to skoncentrował się na liniach przesyłowych. No i co teraz, jakie są rezultaty? No rezultaty są, że w Ameryce jest 50 stanów, w 50 stanach jest, w każdym stanie jest po 2 senatorów. No i w Kongresie Amerykańskim w Waszyngtonie, no ale też jest na te 50 stanów, no to połowa jest powiedzmy republikańska, no i oni wewnętrznie tam senatorzy decydują, czy mają mieć taką energię, czy inną energię. No i teraz Waszyngton zmusił być wszystkie te konserwatywne, wszystkie te republikańskie stany, żeby wprowadzały tą czystą elektryczność, no ale to jest kosztem wszystkich tych obywateli. Obywatele tych stanów nie chcą płacić. No a jeżeli byłoby to zaadoptowane, no to będą musieli płacić 1,5 czy 2 razy więcej za każdy kilowat. No i zmusiłoby to te wszystkie stany, które patrzą się bardzo ekonomicznie, patrzą się przez pryzmat pomocy swoim własnym obywatelom, którzy żyją w tych stanach, do tego, że te elektrownie gazowe, elektrownie węglowe byłyby zamykane. Koszt dla obywatela byłby większy. No, łachudry komunistyczne, oni mówią, że te wszystkie linie przesyłowe, czy produkujące prąd, no to mogą się skoncentrować na energii wodnej, że mogą się skoncentrować na energii atomowej, że mogą się wyłapywać ten wszystkie karbon z powietrza. No, ale to wszystko jest bardzo nierealistyczne, to wszystko kosztuje bardzo, bardzo dużo. Parę elektrowni atomowych w Ameryce jest zamykanych, parę firm czy miejsc, gdzie ten węgiel jest wyłapywany, też jest zamykany, no bo to się nie za bardzo opłaca. No i teraz demokraci jak zwykle cudze pieniądze rozrzucają, no bo mówią, że Waszyngton będzie dawał pieniądze tym firmom, które się dobrze sprawują, no i żeby zabezpieczyć klienta, także, że te wszystkie kredyty podatkowe, to wszystko jakoś się ureguluje. No ale to wszystko się sprowadza do tego, że
ten zwykły Kowalski, zwykły John Smith płaci więcej, no bo to zawsze się kończy na to, że szary obywatel płaci za wszystko. Jak demokraci podniosą podatki, no to żeby to wszystko sfinansować, te kredyty dla tych firm. No a kto będzie w tych firmach? No wszystkie te pociotki, wszystkie te ci znajomi, wszyscy ci, którzy są przy żłobie, no to będą jeszcze bardziej przy żłobie. Te zmuszanie i podatki, no to jest i subsydiowanie, no to jest jedna wielka sitwa, tak? To zawsze jest jedna wielka sitwa, a szary obywatel płaci. Co jest najciekawsze i zrozumiałe dla wszystkich, no to jest to, że czym więcej jest tych odnawialnych źródeł, no to musi być jeszcze coraz więcej tych elektrowni na gaz czy na ropę, no bo kiedy prądu zabraknie, no to nie ma prądu. Kiedy wiatru zabraknie, no to nie ma prądu. Także te wszystkie gazowe, w Kalifornii się bardzo ostro nauczyła tego, bo my w ogóle nie inwestowali w energię, w produkcję energii, która można po prostu odkręcić kurek i będzie produkowała. Tam wszystko poszło w kierunku cel słonecznych, wiatrów i tak dalej, no ale prąd to jest łatwo przesyłać, ale jednak tą energię wtrzymać w bateriach czy w jakichś zbiornikach energii, no to nie jest to takie łatwe, tam są najróżniejsze kombinacje, przesyłanie wody do góry, kiedy jest tanio, później spuszczanie, kiedy jest drogo, no ale akumulator, baterie, tego rodzaju rzeczy, no to są chemikalia, to są też ilość energii, żeby to zrobić, no to jest nieprawdopodobna. No i te taki zwykły generatory, wszystkie te elektrownie, które po prostu mają gaz, czy ropę, czy węgiel, są najlepsze. Także i Kalifornia się przekonała. Demokraci planują podnosić te koszty energii, żeby zredukować zużycie, czyli znowu obywatele dostają, poza tym, że płacą coraz więcej w podatkach, coraz więcej w opłatach, no to tylko wszyscy ci w budżetówce, wszyscy ci, którzy są przy żłobie, zarabiają, no i Ameryka jak zwykle będzie płaciła. Komunizm maszeruje, no i niewolnictwo maszeruje. Mamy klasę panów, no i mamy klasę niewolników. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzień o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, z reguły zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie, że słuchacie mojego programu. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Nie dajcie się zaszczuć, nie dajcie się zagryźć. Głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, którzy głosowali na Bidena. Mam nadzieję, że zgrzytacie zębami i stukacie się w głowę za swoją decyzję. Widzicie, co się dzieje. Patrzcie się na cenę benzyny, patrzcie się na podatki, patrzcie się na Afganistan, patrzcie się na Jemen i na Arabię Saudyjską. Popatrzcie się w ogóle naokoło siebie. Sytuacja Ameryki jest po prostu makabryczna i krajowo, i na świecie. Także głosujcie na normalnych 2022-2024. Zdrowia dla normalnych.